Że za wernisażem piękne są te prace niektóre, zaraz też będę w galerii na Foxa, ale wiecie Państwo, ludzie w Boga nie wierzą już teraz, szare budynki przemijają, teraz są inne szare, tutaj był papież, tu mieszkał papież, tutaj z kolei otwierał Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego i co z tego, jak ludzie już w nic nie wierzą, nawet ci co na te msze chodzą i tam modlą się, sami nie mają przekonania, że oni się tak modlą, że tam coś jest, że ten Bóg jest, w tego Boga, to mało kto tu wierzy, nikt w nic nie wierzy i przecież te tradycje też mijają, proszę Państwa, ludzie lekceważą sobie tradycje, że kiedyś byli, no na przykład katolikami, bo ta von Lipski, to ona mówi, że och, ona do świadków Jehowy chętnie poszła, ale no, ona nie była przecież tym świadkiem Jehowy od samego początku, od urodzenia. I ja mówię, no to przecież, żebyś miała być świadkiem Jehowy od urodzenia, to wcale nie byłoby aż tak bardzo ciekawe. Ciekawe, jak ktoś coś pozna w swoim życiu, pozna prawdę. No, bo jeżeli okaże się, że całe życie nie żył w prawdzie, był w kłamstwie, w systemie Babilonu Wielkiego, diabła, no to chyba wielka radość, prawda, że człowiek wychodzi z zakłamania. A to nie rozumie tego, ona nie rozumie. Z wiarą człowiek się nie rodzi. No, także o ateizmie mówimy, że teraz ateizm zalewa świat i praktycznie Polska to jest ateistyczna w sumie. Ateistyczna.